Pokój wam jeszcze raz i dziękuję za zaproszenie. Właśnie tutaj, jakie wystosowaliście. Mam wielką radość, że mogę się tutaj z wami znaleźć i że możemy właśnie wspólnie zastanawiać się nad Słowem Bożym. Jeśli ktoś ma Biblię, to zachęcam do aktywnego korzystania. Będziemy mieli całkiem sporo, myślę, intensywnie w niej wykorzystywali. Pierwszą część, znaczy wykład będzie dwuczęściowy i pierwszą część być może niektórzy z was mieli już okazję w pewnej tam skróconej wersji usłyszeć na spotkaniu w Dźwiżynie, ale jeżeli ktoś nie był, to tym bardziej będzie mógł skorzystać, a kto był, to troszeczkę bardziej rozszerzona ta wersja. A drugą część zrobimy bardziej taką, co to daje nam, co to zmienia w nas. Więc w ramach wprowadzenia do tematu przeczytajmy wspólnie dwa równoległe fragmenty. Pierwszy z nich jest z Ewangelii Mateusza, rozdziału 8, wersety 5 do 13. A drugi z Ewangelii Łukasza, rozdział 7, wersety od 1 do 10. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, wersety od 5 do 13. Tak, 8 rozdział. A drugi to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wersety od 1 do 10. Oba z nich to jest opis jednego z uzdrowień, tylko opisany przez dwóch różnych ewangelistów. I dokonał tego uzdrowienia oczywiście Pan Jezus. Proszę o uważne słuchanie, a najlepiej właśnie siedzenie w swoich Bibliach, ponieważ po przeczytaniu tego fragmentu poproszę braterstwa o odpowiedź, kto przyszedł do Jezusa z prośbą o uzdrowienie? Kto przyszedł do Jezusa z prośbą o uzdrowienie, o jakim tutaj będzie mowa? No i najpierw Ewangelia Mateusza, rozdział 8, wersety 5-13. Tuż po wejściu do Kafarnaum, do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. Wówczas setnik odpowiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie, jeśli innemu rozkażę przyjść, przychodzi. I jeśli swemu słudze powiem, zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się ze wschodu i z zachodu, wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. I werset 13. Po tych słowach Jezus odwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili chłopiec jego został uzdrowiony. A teraz ten sam opis tego samego uzdrowienia z Ewangelii Łukasza, rozdziału 7, wersetów od 1 do 10. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wersety 1 do 10. Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu, Jezus udał się do Kafarnaum. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili. Zasługuje, abyś spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami. Panie, nie trudź się, proszę, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Jeśli któremuś rozkażę przyjść, przychodzi. I jeśli swojemu słudze powiem zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu. No i teraz właśnie. Kto więc tak właściwie przyszedł do Jezusa z prośbą o uzdrowienie? Setnik? Na pewno przyszedł do niego setnik? Posłał do niego przyjaciół. Słudzy? Na pewno przyszedł do niego słudzy?
do niego przyszedł. W jednym opisie jest tak, w drugim opisie jest tak. Czy Jezus zamienił chociaż słowo bezpośrednio z tym setnikiem? Nie jest to pewne. Mogło być, że tak. To co, Biblia zaprzecza sama sobie? Nie, wcale sobie nie zaprzecza. Jeżeli sobie nie zaprzecza Biblia, bo wierzymy, że sobie Biblia nie zaprzecza, no to jak to jest, że w jednej Ewangelii jest opisane, że przyszedł setnik do Jezusa, a w drugiej Ewangelii jest mowa, że przysłał starszych żydowskich, a później swoich przyjaciół? Bo mogło być, że wysłał przyjaciół, mogło być, że sam też przyszedł. No, a kiedy tak mogło być? Wykluczone. Kiedy tak mogło być? No, że najpierw posłał przyjaciół, sytuacja się rozwija i mógł też przyjść sam. Uważam, że to nie jest wykluczone. Znaczy, że jedynym rozwiązaniem nie jest tylko jedna z których alternatyw. A rozwiązanie jest, może jeszcze podpowiem. Chodzi o to, kto był pisarzem jednej i drugiej Ewangelii. Pierwszą Ewangelię napisał kto? Ten pierwszy fragment, w którym przyszedł setnik. Mateusz. Z jakiej narodu był Mateusz? Żydem. Mateusz był Żydem. A drugą napisał Łukasz. Który był kim? Też był Żydem? Nie. Nie był Żydem. Był poganinem. Czyli w jednej jest pokazany żydowski punkt widzenia na sprawę, a w drugiej jest opis bezpośredniej sytuacji z punktu widzenia takiego obserwatora, takiego, który nie był z narodu żydowskiego. I w jednym przypadku Mateusz, który znał pewną tradycję żydowską, mówi, że przyszedł do niego setnik. W drugim Łukasz opisywał sytuację, że przyszedł ten, ten i ten. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Otóż ci wysłannicy tego setnika byli jego szaliachami. A co to takiego ten szaliach jest? Albo znalazłem też takie wymowy tego słowa, że powinno się mówić szlach. A niektórzy, jak słyszałem gdzieś tam w jakimś innym przemowie, to mówi szelła. Nie wiem jak naprawdę, ja będę mówił szaliach. Bo tak mi się, że tak powiem, najwygodniej, najbardziej naturalnie dla mnie to brzmi. Chociaż prawdopodobnie tą właściwą wymowę szela. To ktoś, kto zna hebrajski, może się lepiej wypowiedzieć. W każdym razie, na stronie www.chabad.org jest definicja tego pojęcia, odwołująca się też do Encyklopedii Żydowskiej Religii. Cytat jest dość długi, ale myślę, że niezmiernie interesujący. A obecnie w nim termin Rebbe odnosi się do rabbiego Schneersona, który był przywódcą hasyckiego ruchu Chabad Lubavitch. I ta definicja jest następująca. Szaliach. Słowo to oznacza przedstawiciela, emisariusza i jest halachicznym terminem. Słowo halachiczne oznacza, że to by mogliby się powiedzieć taki dogmatyczny, rozstrzygający, że to jest rodzaj pewnika. Tak jak my mówimy o pewnikach, tak Żydzi mówią o halachach. No to tam mniejsza, ale żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Halacha to autentyczna i autorytatywna wykładnia prawa mojżeszowego. Czyli takie coś, co jest rozstrzygające. Coś, co po prostu takie jest i do tego się odwołuje tam w innych miejscach. Więc szaliach jest halachicznym terminem oznaczającym osobę upoważnioną przez kogoś innego do działania w jego zastępstwie. Szaliach pojawia się po raz pierwszy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, w osobie Eliezera, któremu Abraham zlecił znaleźć żonę dla swojego syna Izaaka. Rebeka została wybrana i zaręczona z Izaakiem przez Eliezera. Więcej, została jego prawną żoną nawet bez zamienienia z nim jednego słowa czy też spojrzenia. Pamiętacie tą historię z Biblii, prawda? Że Abraham mówi, jedź do tej ziemi, tam spotkasz i przywieź ją. No i tam różne perypetie, cały rozdział o tym jest. I rzeczywiście przyjeżdża i tak na odległość zostaje znaleziona żona. Bardzo ciekawy to jest przykład. Według słów Talmudu, szaliach danej osoby jest jak ona sama. To jest bardzo ważne. Szaliach danej osoby jest jak ona sama. Istnieje też halachiczny wzorzec ewed, czyli niewolnika. Niewolnikiem jest ktoś, kto, niekoniecznie dobrowolnie, rezygnuje ze swojej woli, osobowości i tożsamości na korzyść swojego pana. Ale to nie jest szaliach, bo szaliach z nich nie rezygnuje. Istnieje także wzorzec pracownika.
Sahir, taki to jest termin, który podejmuje się wykonać pewne zadanie dla kogoś innego, którego jednak osobowość i tożsamość pozostają odseparowane i różne od osobowości i tożsamości jego pracodawcy. Czyli inaczej można było powiedzieć, że jest to taka relacja pracodawca-pracownik. Prawda? Pracodawca coś mu zleca, płaci, pracownik robi, tak, dostał wytyczne i tak po prostu postępuje. Szariat natomiast jest kimś, kto jest odmienny zarówno od tego Ewy, czyli niewolnika, i od Sahira, pracownika, czy też najemnika. Dlatego, że zachowuje duży stopień autonomii w wykonywaniu swojej misji. Ma wolność robienia tak, jak uważa. Jednocześnie w tym samym czasie stając się rzeczywistym przedłużeniem osoby, która mu ją zleciła. A ta osoba, którą mu ją zleciła, jest opisywana terminem meshaleach. I tutaj myślę, że zanim pójdziemy dalej, to taki biblijny przykład różnicy pomiędzy szaliachem i sahirem, który widzę, że można to znaleźć w Ewangelii Jana w rozdziale 10, wersetach od 11 do 13. Ewangelia Jana, rozdział 10, wersety 11 do 13. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś je porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Najemnik, sahir, postąpi tak, bo jest tylko najemnikiem, a nie szaliachem. Szaliach nie opuści owiec. Dalej, ta definicja. Szaliach nie wyrzeka się swojego intelektu, woli, pragnień, uczuć, talentów i osobistego stylu dla tego, kogo reprezentuje. Raczej wykorzystuje je w wypełnieniu swojej misji. Wynikiem tego nie jest mniejsza więź pomiędzy nimi, lecz przeciwnie. Meshaleach, czyli ten, kto go wysłał, działa przez wszystko to, czym jest szaliach. Nie tylko przez jego działania, ale również przez jego osobowość, która stała się przedłużeniem osobowości Meshaleach. Rebbe wykorzystał halachiczną koncepcję szalichatu i przekształcił ją w powołanie i sposób życia. W ciągu 5 dekad swojego przywództwa powołał, wyszkolił, umotywował i upełnomocnił tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci, żeby działali jako jego osobiści reprezentanci i emisariusze w setkach społeczności całego świata. I dalej, co jest bardzo ważne. Nieodłącznym w roli szaliacha jest wyzwanie, żeby wnieść własną inicjatywę, pomysłowość i kreatywność do swojego zadania. Rebbe nie pozwalał swoim szaliachom na luksus bezmyślnego posłuszeństwa jego rozkazom. Zamiast tego nalegał na to, żeby programy i działalności Chabadu powstawały ze szczególnych wysiłków i skłonności szaliacha i szczególnych potrzeb i okoliczności jego miejsca zamieszkania. Jednak Rebbe nie wysyłał swoich emisariuszy, żeby sami się ze wszystkim borykali. Upoważnił ich, by byli jak on sam. Tak, aby każdy czyn szaliacha był przepojony świadomością, że działa on jako przedłużenie osoby Rebbe, że jego myśli, uczucia, wybory, wysiłki i dokonania, choć są produktami jego własnych umiejętności i osobowości, służą teraz jako przedłużenie umiejętności i osobowości Rebbe. Nigdy wcześniej w historii naszego narodu jeden człowiek nie zostawił po sobie tak wielkiej liczby naśladowców, tak różnorodnych, tak mocno umotywowanych i tak skutecznych w spełnianiu jego wizji. Oczywiście oni tutaj nie zauważają Jezusa, ale to jest oczywiste dla nas, a nie dla nich. U źródeł tego fenomenalnego sukcesu leży wyraźnie korzystna, prawna dynamika, po raz pierwszy użyta więcej niż 3600 lat temu, kiedy Abraham posłał Eliezera, żeby znalazł żonę dla jego syna. Głównym punktem żydowskiego prawa przedstawicielstwa jest powiedzenie: przedstawiciel danej osoby jest uważany za nią samą. Dlatego każdy czyn dokonany przez należycie mianowanego przedstawiciela jest uznawany jako dokonany przez jego pryncypała, czyli przez tego, kto go wysłał. To się może wydawać na pierwszy rzut oka trochę skomplikowane, ale my też często w naszym codziennym życiu z tego korzystamy. Tak to robimy i wykorzystujemy. Na przykład żona może powiedzieć mężowi: zrobiłam zakupy, pomimo że wysłała w tym celu do sklepu dzieci, albo sąsiada, albo kogoś innego. Liczy się cel, prawda? Zrobiłam zakupy. Albo na przykład rolnik, który ma duże obszary pól,
może powiedzieć, zaorałem moje pola, mimo że na przykład kilka osób mu w tym pomagało. Ale dla niego liczy się, jak ktoś słyszy, no mówi, ja zaorałem swoje pola. To jest dokładnie to samo. Użył swoich szajaków i ich działania zostały, są no jego działaniami, bo generalnie to on zapewnił, żeby to zostało wykonane. To, że się kimś posłużył, nie ma znaczenia. Także nie jest to taki obcy totalnie dla nas rzecz, że w ogóle nie jesteśmy w stanie tego przełożyć dla siebie. No i między innymi dlatego w jednej Ewangelii było napisane, że wysłał tych przedstawicieli, a w drugiej, że przyszedł on sam. No bo ci słudzy byli uważani za tego samego setnika. Właśnie, że tak jakby on sam przyszedł, tylko Żyd tak po prostu to zrozumie. Przynajmniej tak ja to rozumiem. No to wcale nie jest takie oczywiste, mówię. Jak ktoś czyta, czy pierwszy raz z tym się zetnie, to jak to wytłumaczyć? To jest dziwne strasznie. I może rzeczywiście mówią, że ta wizja sobie zaprzecza, a jednak nie. Przeczytam jeszcze fragment tych talmudycznych wytłumaczeń, żeby braterscy mogli zauważyć, jak dogłębnie ważne było to stwierdzenie, jakie przed chwilą czytaliśmy. Z Miszny Kiduszin numer 79a. I tak jak my mówimy czasami, refren taki i taki, czy artykuł taki i taki, oni mają Miszna, i to jest Miszna rodzaju Kiduszin numer 79a. Jeżeli kobieta upoważniła przedstawiciela, szaliacha, żeby przyjął w jej imieniu kiduszin, a ten kiduszin to coś w rodzaju zaręczenia, chociaż z dogłębniejszymi skutkami prawnymi. Po przyjęciu kiduszin ta kobieta była już traktowana przez prawo jako mężatka i nie wolno jej odtąd było poślubić innego mężczyzny, a jej współżycie z kimś obcym było uznawane za cudzołóstwo, za które mogła być orzeczona nawet kara śmierci przez ukamienowanie. Chociaż w tym momencie jeszcze małżeństwo nie było dopełnione i nie było zezwolenia na współżycie pary. Nawiasem mówiąc, Maria, czyli mama Pana Jezusa, najwyraźniej przyjęła kiduszin od Józefa w pewnym momencie. Dlatego, kiedy ona zaczęła być w ciąży, to on postanowił uciec po to, żeby ją chronić. No bo wyglądało na to, że on był winny, a jej groziła kara ukamienowania. Współżyła z mężczyzną, który jeszcze nie był jej mężem, chociaż już przyjęła od niego kiduszin. Czyli to już była z nim zaręczona. A to mogło być tam, zdaje się, rok później dopiero. Że on jest, więc on próbował uciec, żeby wyglądało na to, że to on jest winny, że on ją zmusił do współżycia przez zawarcie ketuby, czyli tego pełnego małżeństwa. No i żeby ona była zostawiona w spokoju, a żeby oni poszli ścigać jego i żeby go tam on musiał uciekać, a nie ona. Jeszcze raz. Jeśli kobieta upoważniła przedstawiciela, szaliacha, żeby przyjął w jej imieniu kiduszin, lecz później poszła i osobiście przyjęła kiduszin od innego mężczyzny, to jeśli ona przyjęła wcześniej, jej kiduszin jest kiduszin, a jeśli jej przedstawiciel, szaliach, przyjął wcześniej, jej kiduszin nie jest kiduszin. Innymi słowy, ona się nie mogła wycofać. Chociaż sama mogła w międzyczasie zmienić zdanie, i postanowiła zrobić inaczej, to według prawa, który czyn był pierwszy, ten był ważny. Niezależnie od tego, co zrobiła ona sama osobiście. Bo to, co zrobił jej przedstawiciel, jej szaliach, było uważane i uznawane za takie, jakby to ona sama zrobiła. Co mogła zrobić? Mogła ona co najwyżej dogonić tego szaliacha. Albo sama, albo przez jeszcze innego szaliacha i odebrać mu upoważnienie, żeby przyjął te zaręczyny w jej imieniu. Albo ścigać się z nim i mieć nadzieję, że wyprzedzi jego dotarcie do osoby, od której pierwotnie postanowiła przyjąć kiduszin. Pół godziny wcześniej nie ma problemu, nie? Ale jeżeli on przyjął wcześniej zaręczyny w jej imieniu, to było uznawane według prawa, że ona z nim od niego przyjęła zaręczyny. I później to mogła dopiero wysyłać mu list rozwodowy i tak dalej, jakieś tam inne rzeczy próbować. No dobrze. Skoro już wiemy, że to było takie ważne i na czym to polegało, to spójrzmy teraz na występowanie tego terminu w Biblii, bo tak, to jest termin biblijny. Jest to termin pochodzący z języka aramejskiego i jako taki w hebrajskiej konkordancji Biblii Króla Jakuba pojawia się 14 razy. Dotycząc wysłania listu, poselstwa, ręki, która pisała na ścianie, to w pracy Daniela 5 rozdziale 24 o tym jest, anioła, który zamknął paszczę lwów, ratując Daniela, to jest Daniela rozdział 6, werset 22, a także i ludzi. Na przykład przeczytamy sobie fragment księgi Ezdrasza. Księga Ezdrasza, rozdział 7,
Werset 14. Z nieco dłuższym kontekstem, żeby zobaczyć, jakie uprawnienia dał Ezdroszowi zostanie szaniachem. Przeczytajmy tylko wersety od 12 do 22. Czyli Ezdrasza, 7 rozdział, wersety 12 do 22. Artakserkses, król królów, do Ezdrasza, kapłana i rzecznika prawa Boga niebios i tak dalej. A oto mój rozkaz. Każdy, kto w moim państwie należy do narodu izraelskiego, do jego stanu kapłańskiego i lewickiego i pragnie udać się do Jeruzalem, może razem z tobą wyruszyć. Ty bowiem zostałeś wysłany. I to słowo wysłany tutaj jest słowem właśnie szaliach. Ty bowiem zostałeś szaliach przez króla i jego 7 doradców. Abyś na zasadach prawa Twego Boga, które masz w swoim ręku, zbadał stan rzeczy w Judei i w Jeruzalem. I abyś przeniósł srebro i złoto ofiarowane z dobrą wolą przez króla i jego doradców dla Boga Izraela, którego dom znajduje się w Jeruzalem. A także wszystko srebro i złoto, które otrzymasz z całej prowincji Babilonii razem z dobrowolnymi darami ludu i kapłanów, które zechcą oni złożyć w ofierze dla świątyni ich Boga w Jeruzalem. Ty zaś masz się zatroszczyć o to, by za te pieniądze kupić cielce, barany, jagnięta oraz należne ofiary z pokarmów i wina i złożyć je na ołtarzu świątyni waszego Boga w Jeruzalem. Z pozostałym zaś srebrem i złotem uczyńcie, co sami uznacie za stosowne, ty i bracia twoi, ale zgodnie z wolą waszego Boga. Złóż także przed twoim Bogiem w Jeruzalem sprzęty, które ci zostaną przekazane na służbę świątyni twojego Boga. To, co ponadto będzie ci potrzebne do świątyni twojego Boga, a czego sam dostarczysz, będzie pokryte ze skarbców królewskich. Ja, król Artakserkses, nakazuję to wszystkim skarbnikom krajów za Eufratem. Wszystko, czegokolwiek zażąda od was Ezdrasz, kapłan i znawca prawa Boga niebios, należy dokładnie wykonać. A mianowicie, aż do 100 talentów srebra, 100 kor pszenicy, 100 bat wina, 100 bat oliwy, a soli bez ograniczeń. Czyli widać, miał pewne pełnomocnictwo do wykonania kolejnej rzeczy i miał wolność do robienia czegokolwiek, co uzna za stosowne w ramach wykonywania tej misji. Był szaliachem właśnie króla i jego 7 doradców. Co ciekawe, wyraz szaliach pojawia się także w hebrajskim tłumaczeniu Nowego Testamentu. W hebrajskim tłumaczeniu Nowego Testamentu. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 1, wersecie 1. 2 Koryntian 1:1. Tam, gdzie na początku my zwykle czytamy w polskich tłumaczeniach Paweł z woli Bożej apostoł Jezusa Chrystusa, Żydzi w tym hebrajskim tłumaczeniu Nowego Testamentu czytają na przykład tak. Szaul z woli Bożej wysłannik szaliach Mesjasza Jeszui. My czytamy apostoł, oni czytają szaliach wysłannik. Także widać, że to jest spójne i pojawia się i w Starym, i w Nowym Testamencie. Pomijając jednak sam termin, no bo termin to tylko termin. Idea takiego pełnomocnika, który w pełni reprezentuje osobę, która go wysłała, tak, że jego dzieła są uważane za takie, jakie wykonał sam wysyłający go, po prostu przepełnia Biblię. I to zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Gdyby nie goniący nas czas, mimo że mamy prawie 3 godziny, to i tak nas czas goni, moglibyśmy tutaj rozważać całą masę przykładów. Zaczynając choćby już od przywołanego tego Eliezera, którego Abraham posłał, żeby znalazł żonę dla jego syna. Dlatego tylko kilka takich bardziej oczywistych przykładów. Pierwsza Królewska, rozdział 19, wersety 15 i 16. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, wersety 15 i 16. Wtedy Pan polecił Eliaszowi. Idź, ruszaj swoją drogę. Udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. Czy Eliasz wykonał to polecenie? Owszem, wykonał, ale wcale nie osobiście. Osobiście namaścił tylko Elizeusza. Jest o tym mowa w rozdziale 19, wersecie 19. Hazael był pomazany na tego króla wiele lat później. Opis tego jest w drugiej królewskiej, rozdziale 8, wersecie 13. Druga królewska 8:13.
Jak to? Zawołał Hazael. Czy twój sługa jest psem, że miałby się dopuścić tak wielkich okrucieństw? A Elizeusz powiedział, Pan mi ukazał, że to ty zostaniesz królem Aramu. Czyli został wysłany Eliasz, żeby namaścił tego Hazaela, a namaszcza go Elizeusz. A Jehu jeszcze później został namaszczony. I to, co ciekawe, przez kolejnego szariacha. Przeczytajmy drugą królewską, rozdział 9, wersety od 1 do 3. Druga królewska, 9 rozdział, 1 do 3. Chociaż historia tam się ciągnie dalej. Tymczasem prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i polecił mu. Przygotuj się do drogi, weź ze sobą ten flakonik z oliwą i idź do Ramot Gileackiego. Kiedy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, wnukiem Nimszego. A gdy go spotkasz, poproś, aby opuścił swe towarzystwo i przejdź z nim do jakiejś ustronnej komnaty. Tam wyciągnij flakonik, wylej mu oliwę na głowę i powiedz, tak mówi Pan, namaściłem cię na króla Izraela. Następnie otwórz drzwi i czym prędzej uciekaj. Drodzy bratesy, zauważmy w tym momencie efekt końcowy. Tak mówi Pan, namaściłem cię na króla Izraela. Czyli tym, kto w istocie namaszczał, był Bóg, a nie żaden jeden tam uczniów z prorockich, nie Elizeusz i nie Eliasz. Oni byli tylko kolejnymi szariachami w wykonaniu tego dzieła. Inny przykład. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wersety 14 do 18. Druga Mojżeszowa, 7 rozdział, 14 do 18. Rzekł Pan do Mojżesza, serce Faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud. Idź do Faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę. Pospiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu, Mojżeszu, Pan Bóg Hebrajczyków posłał mnie do ciebie z rozkazem. Wypuść lud mój, aby mi oddał cześć na pustyni. Oto dotąd nie posłuchałeś mnie. Tak mówi Pan, po tym poznasz, że ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. I drodzy braterstwo, to w końcu Bóg uderzył laską te wody? Czy Mojżesz? A może Aaron? No bo przeczytajmy następne wersety, od 11 do 20. Pan powiedział do Mojżesza, mów do Aarona, weź laskę swoją i wyciągnij rękę na wodę Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały i na jego stawy i na wszystkie jego zbiorowiska wód, a zmienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wodę na wody Nilu na oczach Faraona i sług jego. I woda Nilu zamieniła się w krew. Tak więc w tym fragmencie Mojżesz to szaliach Jahwe, bo o uczynieniu go nim Bóg zresztą mu powiedział w wersecie 1. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, zauważ, że uczyniłem cię Bogiem dla Faraona, a Aaron, twój brat, będzie twoim prorokiem. Tak więc Aaron był szaliachem Mojżesza. No i to takie kolejne rzeczy. Jeden był przedstawicielem drugiego w wykonaniu czegoś i ten był traktowany, że to on to uczynił. I jeszcze jeden fragment, który chciałbym przywołać, według mnie chyba najbardziej dobitny ze wszystkich. Jest to historia spotkania Mojżesza z Bogiem przy gorejącym krzaku. Jest to opisane w 3 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Druga Mojżeszowa, rozdział 3. Przeczytamy tylko fragmenty. Najpierw wersety od 2 do 6. Wtedy ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Jahwe ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu, on zaś odpowiedział, oto jestem. Rzekł mu, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Jahwe, jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. A teraz przeskoczymy do dalszego ciągu tej rozmowy. Wersety od 13 do 15. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to cóż mam im odpowiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem.
i dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem posłem je do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela, Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wiek i to jest moje zawołanie na dalsze pokolenia. Drodzy braterstwo, czy naprawdę Mojżesz rozmawiał wtedy z Jahwe? Zwróćmy uwagę, rozmówca Mojżesza podaje mu swoje imię, prawda? Jeden z najbardziej znanych fragmentów, w których jest o tym mowa. Jestem, którym jestem i tak dalej. I dalej, i wysyła Mojżesza do wyzwolenia Izraela. No ale przecież 2 Mojżeszowa, rozdział 33, werset 20 mówi wyraźnie tak: nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. To jak mógł Mojżesz z nim rozmawiać? Oraz 1 Tymoteusza, rozdział 6, werset 16. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. To jak Mojżesz, widział tego Boga czy nie? Czy Biblia znowu, że tak powiem, bzdury mówi? Oczywiście nie. Zagadkę wyjaśnia Szczepan w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 7, wersecie 35. No i na początku tego prawie też było. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 35 werset. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. Czyli Mojżesz w krzaku rozmawiał z aniołem, który był szariachem Jahwe. Dlatego był traktowany jak Jahwe i mógł mówić w taki sposób, jakby był Jahwe. Także widzimy tą ideę szalichatu, że ona jest obecna w Biblii i to bardzo dobitnie, bardzo wyraźnie, tylko trzeba wiedzieć, że jest coś takiego. Tak więc myślę teraz, że jest już dla braterstwa mniej lub bardziej oczywiste, że Jezus jest szaliachem Jahwe. Jest jego posłańcem, jego reprezentantem, jego pełnomocnikiem do występowania w jego imieniu w każdej sprawie, w jaką został wysłany, a nie samym Bogiem Jahwe, czy też drugą osobą Trójcy. Zobaczmy najpierw to, że Jezus został posłany przez Boga. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 3. Ewangelia Jana, 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jeszuę Mesjasza, którego posłałeś. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 29. Rozdział 6, werset 29. To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Zobaczmy, że został posłany z konkretną misją. O tym jest bardzo dużo wersetów, więc chociaż 2. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 17. Rozdział 3, werset 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I Dzieje Apostolskie, rozdział 6, rozdział 3, werset 26. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 26. Wam to najpierw Bóg, wzbudziwszy Syna swego, posłał Go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Jezus, jako szaliach, czyli ten poseł, wysłannik, zwracał uwagę na swoje poselstwo i na tego, kto jest autorem tego poselstwa, podkreślając, że to nie było jego własne poselstwo, tylko było to poselstwo Ojca. Na przykład w Ewangelii Jana, w rozdziale 12, wersecie 49, mówił tak. Ewangelia Jana 12:49. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Podobnie Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 40. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Rozdział 7, werset 16, też Ewangelii Jana. Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. I zauważmy też, że Biblia zapowiada pomyślność tego posłannictwa. Jak wiemy z Ewangelii Jana, rozdziału 1, wersetów od 1 do 3 i 14, przedludzki Jezus to Logos, Słowo Boże. A Bóg mówi w Izajasza, rozdziale 55, wersecie 11 następująco. Izajasza, 55 rozdział, werset 11. Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
Jezus podkreślał także istotę tego, co kryje się pod terminem szalia, że posłaniec powinien by mieć, że powinien być przyjmowany jako osoba posyłająca go, a przyjęcie posła jest przyjęciem tego, kto go posłał. Jest o tym mowa na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdziale 10, a wersecie 40. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 40. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Niektórzy mówią na przykład, że tylko Bóg może dokonywać cudów. No więc Jezus, jeżeli dokonywał cudów, no to musi być Bogiem. Ale Jezus jako posłannik, jako szaliak, miał niezbędne uwierzytelnienie i wyposażenie od tego, kto go posłał, Boga. I tym uwierzytelnieniem i pieczęcią potwierdzającą, że jest jego szaliachem, był Duch Święty, jakiego otrzymał w dniu zanurzenia przez Jana Chrzciciela, dzięki któremu otrzymał tą moc czynienia cudów. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 36. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 36 werset. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 27. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 22. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 22. Izraelici, posłuchajcie mnie uważnie. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego Bóg uwierzytelnił wśród was poprzez cuda i niezwykłe znaki, jakich przez Niego dokonywał, o czym sami wiecie. Niemniej jednak, zarówno sam Jezus, jak też i apostołowie podkreślali, że prawdziwym stwórcą cudów był Bóg, który działał za ich pośrednictwem, jako swoich szaliaków, zależnych od Niego i działających ze względu na to, że Bóg przekazał im do tego prawo. Przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział 5, werset 19. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 19 werset. Wtedy Jezus im odpowiedział na zarzut faryzeuszy, że on się czyni równym Bogu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. I Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 12. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Na marginesie, gdyby więc czynienie cudów świadczyło o tym, że dokonujący tych cudów należy do grona osób boskich, no to musieliby z nimi także Barnaba i Paweł i pozostali apostołowie i wielu innych, którzy otrzymali dary ducha, bo też czynili cuda. Jeżeli czynienie cudów ma świadczyć, że wykonuje je Bóg, no to oni też muszą być bogami, skoro dokonują tych cudów. Albo są przedstawicielami Boga, prawda, jego szaliachami, którzy otrzymali do tego upoważnienie. A propos uwierzytelnienia oraz misji Jezusa jest jeszcze inna ważna rzecz. Psalm 96, werset 10. Psalm 96, werset 10. Głoście wśród narodów, Jahwe jest królem. On to utwierdził okrąg ziemski, iż się nie zachwieje. On sprawiedliwie osądzi narody. Oraz Psalm 98, werset 9, który przeczytam od 8 dla kontekstu. Psalm 98, werset 9 i 8. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech się wspólnie radują góry przed obliczem Jahwe, bo oto nadchodzi, aby sądzić ziemię. Osądzi świat sprawiedliwie, a ludy według słuszności. Z obu tych wersetów, a także z niektórych innych, na przykład z Izajasza, rozdziału 33, a wersetu 22. Izajasza, 33 rozdział, werset 22. Bo Jahwe jest naszym sędzią, naszym prawodawcą, Jahwe naszym królem, On sam nas wybawi. Wynika co? Wynika, że Bóg jest naszym sędzią i że to On ma sądzić świat. Ale Nowy Testament co wyjaśnia? Wyjaśnia, że posłuży się w tym celu swoim narzędziem, posłańcem, swoim szaliachem i osądzi świat poprzez niego. Dzieje Apostolskie, rozdział 17, werset 31. Dzieje Apostolskie, 17:31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie,
przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Z tych wersetów, które przeczytaliśmy, także to, że to Bóg jest królem. Ale proroctwo Daniela, rozdział 7, wersety 13 i 14, mówią, że także i królować ma nie osobiście, tylko przez swojego szawiacha. Proroctwo Daniela, 7 rozdział, wersety 13 i 14. Widziałem w widzeniach nocnych, oto z obłokami niebieskimi przybył jakby Syn Człowieczy. Przyszedł aż do Starowiecznego i przeprowadzono go przed Niego. I została mu dana władza, sława i godność królewska. Wszystkie ludy, narody i języki służyły mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zburzone. Przy czym to królowanie za pośrednictwem tego szaliacha ma trwać tylko do pewnego określonego czasu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 25 mówi tak. Pierwszy Koryntian 15:25. Ale przyznajmy dla kontekstu od 24 do 28. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Gdy zaś powiedział, że mu poddał wszystko, jasne jest, że poza tym, który to uczynił. Kiedy więc wszystko będzie mu już poddane, wówczas i sam Syn podda się temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Czyli pod koniec tysiąclecia Pan Bóg przestanie być szaliakiem Jahwe, tylko Pan Bóg osobiście przejmie królowanie. Kolejna grupa zarzutów mówi tak. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Prawda? Bywa tak, słyszycie, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Chwilkę i na to poświęćmy czasu, bowiem podobny zarzut wytoczyli faryzeusze przeciwko Panu Jezusowi. No i niektórzy mówią, no Jezus odpuszczał grzechy, no to oczywiście jest Bogiem. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wersety 2 i 3. Mateusza, rozdział 9, wersety 2 i 3. Tam przynieśli mu człowieka sparaliżowanego, leżącego na łóżku. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: ufaj, synu, twoje grzechy są odpuszczone. A niektórzy nauczyciele pisma pomyśleli sobie: on bluźni. Dlaczego? No bo uważali, że tylko Bóg może grzechy odpuszczać. Zresztą w równoległym fragmencie w Ewangelii Łukasza, rozdziale 5, wersecie 21, jest o tym wprost powiedziane. Łukasza, 5 rozdział, 21 werset. Nauczyciele pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kimże jest ten bluźnierca? Czyż oprócz Boga może ktoś odpuszczać grzechy? A co na to Jezus odpowiedział? Mamy o tym zapis w Ewangelii Mateusza, rozdziale 9, wersetach od 6 do 8. Mateusza, 9 rozdział, 6 do 8. Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, wtedy powiedział do człowieka sparaliżowanego: wstań, weź łóżko i wracaj do swojego domu. A on wstał i poszedł do swojego domu. Gdy tłumy to zobaczyły, ogarnął je lęk i chwaliły Boga za to, że dał ludziom taką moc. Słyszeliście, bracia, ten ostatni werset, jak on brzmi? Bardzo znamienna jest to informacja, że wobec tego te tłumy nie chwaliły go za to, że jest Bogiem o takiej mocy, tylko że otrzymał taką moc od Boga. Jeszcze raz przeczytam. Tłumy to zobaczyły, ogarnął je lęk i chwaliły Boga za to, że dał ludziom taką moc. A że nie jest Bogiem o takiej mocy. Czy inni ludzie mogli odpuszczać grzechy? Przeczytajmy na przykład 2 Samuelowo, rozdział 2, werset 13. 2 Samuelowa, rozdział 2, werset 13. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec JHWH. Natan zaś rzekł do Dawida: JHWH również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Czemu Natan mógł tak powiedzieć? To jest dłuższa rozmowa i w trakcie rozmowy oni rozmawiają i nagle Natan mówi, że Bóg odpuścił twój grzech. To co, nagle dostał objawienie, myśl, czy jak? Natan był szaliachem Jahwe wysłanym do przedstawienia Bożego stanowiska Dawidowi. Jeszcze inna grupa zarzutów mówi tak. Tylko Jahwe jest Zbawicielem. W oparciu o rozmaite wersety biblijne. Na przykład o Izajasza, rozdział 47, werset 4. Izajasza, rozdział 47, werset 4.
Mówi nasz Zbawca, a imię Jego Jahwe Zastępów, Święty Bóg Izraela. Izajasza, rozdział 43, werset 11. Rozdział 43, werset 11. Ja, Jahwe, tylko ja istnieję i poza mną nie ma żadnego Zbawcy. Czy proroctwo Ozeasza, rozdział 13, werset 4. Ozeasza, 13 rozdział, 4 werset. Ale ja, Jahwe, jestem Twym Bogiem już od wyjścia ze ziemi egipskiej. Nie będziesz znał innego Boga oprócz mnie, innego Zbawcy poza mną. No to mówię, Jezus jest Zbawicielem, czyli Jezus jest Bogiem. Ale te wersety absolutnie, nawet w najmniejszym stopniu, nie przeczą idei szalichatu, czyli temu, że Bóg może się posłużyć w tym zbawieniu swoim narzędziem, swoim posłańcem, swoim pośrednikiem. Gdyby było inaczej, wypowiedzi te byłyby sprzeczne z wieloma innymi wypowiedziami i także i samego Boga, mówiącym o posłaniu licznych zbawicieli, aby ratować Izraela. Na przykład przeczytajmy sobie Księgę Sędziów, rozdział 3, werset 15. Księga Sędziów, 3 rozdział, werset 15. A gdy synowie izraelscy wołali do JHWH, wzbudził im JHWH Zbawiciela, Ehuda syna Gery. To co, był jakiś inny Zbawiciel? Wyraźnie napisane, wzbudził im Zbawiciela. A miał nie być. Nehemiasza, rozdział 9, werset 27. Nehemiasza, 9 rozdział, werset 27. To też wydałeś ich w ręce wrogów, a ci cię mężyli ich. W czasie ucisku zaś wołali do ciebie, a wtedy ty wysłuchałeś ich z niebios i według obfitego swego miłosierdzia dałeś im zbawicieli, którzy wybawiali ich z ręki ich wrogów. Czy Sędziów, rozdział 6, werset 14. Sędziów 6, 14. Wtedy JHWH zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i zbaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Czujemy tą instytucję szalichatu, że on tutaj dostaje pełnomocnictwo: idź i coś zrób w moim imieniu. Bóg posyła ich, żeby dokonali zbawienia, które on zamierzył. I chociaż oni byli nazwani zbawicielami, to nie przeczy to wcale tym cytowanym wcześniej wersetom, że poza Jahwe nie ma żadnego Zbawcy, ponieważ tak naprawdę to właśnie on wybawiał Izraela przez tych szajaków, o których mówi. Sędziów, rozdział 6, werset 36, to kolejne podkreślenie tego. Wtedy rzekł Gedeon do Boga: jeżeli wybawisz moją ręką Izraela tak, jak obiecałeś. No i tak dalej, i tak dalej. Na marginesie, to od słowa Jasza, czyli zbawić, pochodzi hebrajska wersja imienia Jezus, Jeszua. I dlatego właśnie nie ma sprzeczności w tym, że Biblia tak tytułuje i Jahwe, i Jezusa, tym samym tytułem Zbawiciela. Na przykład w Ewangelii Łukasza, rozdziale 2, wersecie 11. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Czy też w Dziejach Apostolskich, rozdziale 13, wersecie 23. Z jego potomstwa wywiódł Bóg Izraelowi zgodnie z obietnicą Zbawiciela Jezusa. Jest tak po prostu dlatego, że Jezus jest szalichem Jahwe. Dobrze. Kolejnym ważnym wątkiem naszego tematu jest to, że także Jezus miał swoich szalichów. I niektóre wersety, które to potwierdzają, już czytaliśmy. Między innymi byli nimi właśnie jego apostołowie. Ewangelia Mateusza, rozdział 10. W sumie cały rozdział to potwierdza i są to słowa ich posłania. Przeczytajmy tylko niektóre wersety. 10 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 1, 5 do 8 oraz 40. I przywołał Jezus swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Od 5. Tych 12 posłał Jezus z takimi poleceniami: nie udawajcie się w drogę do pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytem. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Po drodze zaś głoście: Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Widzicie, braterstwo? W tym miejscu właśnie ten werset. Jezus się z nimi utożsamiał. Ten, kto ich przyjmował, przyjmował Jego samego.
Dlatego, że wcale nie dlatego, że oni byli kolejnymi osobami boskimi, tylko dlatego, że byli jego szaliachami. I po zmartwychwstaniu Jezus po raz kolejny ich posyła. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety 21-23. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 21-23. A Jezus znów im powiedział: pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. I jak widzimy przy okazji, od tego właśnie momentu mieli moc odpuszczania grzechów, co, jak powiedzieliśmy, jest wyłączną domeną Boga, który jednak dokonuje tego przez swoich szariachów. Podobnie wspominaliśmy także o żydowskiej wersji drugiego listu do Koryntian, rozdziału 1, wersetu 1, gdzie Paweł jest nazwany szariachem Jezusa. A jeszcze z zupełnie innych rozważań wiemy także, że był takim samym apostołem jak pozostali, w tym także posiadając prawo do przekazywania darów ducha. Ale to tylko tak na marginesie przywołuję, także po to, żeby przypomnieć Pawła. On bowiem jest często nieuważany, że on był apostołem. Jak się rozmawiam na przykład z Żydami albo z różnymi osobami, to mówią, że Paweł jakiś ten apostoł, jego to zbory w Azji odrzuciły i tak dalej, nie ma sensu, trzeba odrzucić całą masę Biblii. A Nowy Testament, dzieje apostolskie i tak dalej, świadczy o tym, że on był apostołem i jednym z tych potwierdzeń było to, że tylko apostoły, tylko 11 oraz Paweł mieli możliwość przekazywania darów ducha dalej. Oczywiście apostołowie czynili także cuda, ale to jest chyba tak oczywiste, że nie muszę tutaj podawać wielu przykładów. Tylko przywołam raz jeszcze Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 12. Dzieje Apostolskie 15-12. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Przypominam, że po pierwsze to Bóg był tym, który w istocie czynił cuda za ich pośrednictwem jako szaliachów Jezusa, który był jego szaliachem. Oraz, że po drugie, takimi szaliachami byli nie tylko apostołowie, ponieważ jak czytaliśmy, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg. Bo Barnaba nie był apostołem. Prawda? Więc to się nie ograniczało tylko do apostołów. Inne osoby poza apostołami też byli jego szaliachami. Ba, co więcej, on należał, prawdopodobnie wcale nie należał nawet do grona 70, czy tam 72 ewangelistów, którzy także byli wysłani przez Jezusa. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, od wersetu 1, mówi tak. Łukasza, 10 rozdział, od 1 wersetu. Najpierw do 3, a potem od 16 do 19. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Tak dalej, przeskakujemy od 16. Kto was słucha, mnie słucha. Znowu pokazuję, kto was słucha, ten mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Jezus mówi, kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał, bo ja jestem jego szaliachem. Jeżeli mną gardzi się mi. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą zeptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. I tak dalej, ponownie widać, że Jezus się z nimi utożsamia. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Kto więc należy do grona szariachów Jezusa? Przynajmniej całe ciało. On jest głową, a oni jego ciałem, a razem są Chrystusem. Po pierwsze, Jezus się do tego sam bardzo dobitnie przyznał, chociażby w tych wersetach, ale także utożsamiałem się z nim w trakcie rozmowy z przyszłym apostołem Pawłem. I nieco bardzo dobitną relację z tego mamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 22, wersetach od 4 do 8. Przeczytajmy. Dzieje Apostolskie, rozdział 22, wersety 4 do 8.
Prześladowałem zwolenników tej drogi. Nie cofałem się nawet przed wyrokami śmierci. Chwytałem i wtrącałem do więzień mężczyzn i kobiety, co może potwierdzić arcykapłan i cała rada starszych. Od nich właśnie otrzymałem list również do braci w Damaszku. Planowałem tam pójść i rozprawić się z tamtejszymi zwolennikami. Chciałem ich sprowadzić do Jerozolimy i tutaj ukarać. Byłem już w drodze i zbliżałem się do Damaszku. Dochodziło południe. Nagle poraziło mnie potężne światło z nieba. Padłem na ziemię i usłyszałem: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytałem. A on do mnie: ja jestem Jezus z Nazaretu, którego Ty prześladujesz. Saul nie mógł fizycznie przecież prześladować Jezusa w jego uwielbionym stanie. No jak mógł prześladować istotę duchową, która w niebie jest? Ale było to możliwe, jeżeli oni byli jego szaliachami, jego przedstawicielami, reprezentantami, jego rzeczywistymi przedłużeniami. Ewangelia Marka, rozdział 9, wersety od 41 do 42. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 41 do 42. Kto bowiem poda wam kubek wody w moje imię, dlatego że należycie do Chrystusa, a żydowski przekład Sterna mówi tutaj, bo przybywacie w imieniu Mesjasza, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. A kto zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, o wiele lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza. Podobnie mamy także zapisane w arcykapłańskiej modlitwie Jezusa, to znaczy w Ewangelii Jana w rozdziale 17. I jest o tym mowa w wielu wersetach. Między innymi przeczytamy wersety 6 do 9 i 17 oraz 18. Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety 6 do 9 i 17 do 18. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś, a Twoją naukę zachowali. Teraz wiedzą, że wszystko to, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, bo słowa, które mi zleciłeś, przekazałem im. Oni zaś przyjęli je. Rzeczywiście zrozumieli, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi powierzyłem, bo są Twoimi. I od 17. Uświęć ich w prawdzie, Twoja nauka jest prawdą. Tak jak mnie posłałeś na świat, tak i ja wysłałem ich na świat. A za nich poświęcam siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. I tak dalej, można czytać dalej ten rozdział. 2 Koryntian, rozdział 5, wersety 17 do 20. 2 Koryntian, 5 rozdział, 17 do 20. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe. Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą za pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę pojednywania. Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą, nie pamięta o grzechach ludzi, a nam kazał głosić pojednanie. Werset 20. Jesteśmy zatem wysłańcami, szaliachami Chrystusa i sam Bóg przez nas upomina. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Inny stosowny fragment to list do Rzymian, rozdział 6 i niektóre wersety, czyli od 3 do 13. Rzymian, 6 rozdział, wersety od 3 do 13. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy, zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywienie zmartwych. Jemu oddawajcie jego członki, niech służą mu za oręż sprawiedliwości, bo wy jesteście jego szariachami, prawda? A nie tego. I tak dalej. Przy czym zacytowałem te wersety jeszcze specjalnie po to, żeby pokazać, że jest jeszcze coś więcej. Że jego szariachami są wszyscy ci, którzy zostali ochrzczeni. Ci, którzy się poświęcili Bogu. Umarli dla siebie i świata, a przyjęli jego wodzę za swoją. Czyli to nie jest tylko ograniczone do członków Kościoła, do malutkiego stawka. Tylko są nim wszyscy, którzy się ochrzcili, poświęcili Bogu na służbę i zostali przez Niego przyjęci. Czyż my, podobnie jak oni, z podobnymi intencjami i symboliką nie uczyniliśmy podobnie, nie uczyniliśmy tego samego? Czy nie postanowiliśmy poświęcić naszego życia na służbę Bogu, przyjąć Jego wolę za swoją, symbolizując śmierć dla siebie, grzechu i świata, poprzez chrzest, przez zanurzenie i podniesienie do ocen nowego życia dla Boga i służenia Jemu? To prawda, że nie tak jak Kościół, ale jednak. Jeżeli więc umarliśmy dla siebie i świata, a przyjęliśmy Bożą wolę za swoją i faktycznie staramy się ją rozpoznać i pełnić, jeżeli odczuwamy Boże przyjęcie naszej ofiary i obdarzanie nas Jego pokojem i Jego duchem, którym jest co między innymi zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Czy mamy zrozumienie głębokich rzeczy Bożych? Jak mogłoby tak być, gdybyśmy nie otrzymali od Boga tego? Oraz usposobienie podobne do Jego usposobienia, no to czyż zależnie od stopnia posiadania przez nas wiary, przez nasze działania nie będzie się wykonywała wola tego, kto nas posłał? Czy nie jesteśmy jego szariachami? Zauważmy dalej. Biblia naucza, iż nie tylko poświęceni, ale wręcz każdy wierzący posiada upoważnienie do nauczania tego, o czym wie na podstawie swojej wiary. Czyli nawet nie ma wymogu bycia poświęconym, żeby w pewnych kwestiach być przedstawicielem. 2 Koryntian, rozdział 4, werset 13 mówi tak. 2 Koryntian, 4 rozdział, 13 werset. A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisane jest. Uwierzyłem i dlatego przemówiłem. Wierzymy i my, i dlatego mówimy. Czyli to jest podstawa do tego, żebyśmy głosili drugim. Apostoł tu cytuje słowa z Psalmu 116, wersetu 10. Psalm 116, prosimy o otworzenie, bo to też ważny psalm, werset 10. Uwierzyłem, więc przemówiłem. Byłem bardzo upokorzony. A dlaczego psalmista był tak bardzo upokorzony? No bo jak mówi w wersecie 6, byłem na dnie, a on mnie zbawił. Nie musiałem być święty. Byłem upokorzony, byłem na dnie, a on mnie zbawił. I co zrobił dalej? Pokutował. Wersety 1 i 2. Pokochałem Pana, ponieważ wysłuchał głosu mego błagania i skłonił ku mnie swoje ucho. Będę go za to wielbił, póki żyje. Werset 8. Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, a moją nogę od upadku. I jak się dalej zachował psalmista? Naturalnym dla niego było się odwdzięczyć i przyjąć wolę Bożą za swoją. Wersety od 12 do 18, które wielu z braterstwa doskonale zna na pamięć. Cóż oddam Panu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Wezmę kielich zbawienia i będę wzywać imienia Pana. Moje śluby złożone Panu wypełnię teraz przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. O Panie, jestem Twoim sługą. Jestem Twoim sługą i synem Twojej służącej. Rozerwałeś moje więzy. Tobie złożę ofiarę chwały i będę wzywać imienia Pana. Moje śluby złożone Panu wypełnię teraz przed całym Jego ludem. Drodzy braterstwo, czy psalmista był członkiem Kościoła? Był częścią ciała Chrystusa? Symbolicznie tak, ale literalnie? A dotyczył ten werset jego? A dotyczy się nas? Zauważmy, że także tutaj nie ma zawężenia do Kościoła, do ciała Chrystusa. Abraham ani wielu innych idących drogą wiary nie należało do tej klasy.
a jednak mieli być jego narzędziami, szaliachami do usprawiedliwiania przez Boga pogan i do błogosławienia wszystkich narodów na podstawie wiary, niezależnie od klasy, do jakiej należą, o ile ich, jak mówi 2 Koryntian, rozdział 5, werset 7, 2 Koryntian 5, 7, o ile ich postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widziałem. To polecenie wynika także z Izajasza, rozdziału 61, wersetów od 1 do 3. Izajasza, rozdział 61, wersety 1 do 3. Duch Jahwe Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie Jahwe, posłał mnie, bym głosił radosną nowinę ubogim, bym uzdroił tych, których serca złamane, bym obwieścił uwięzionym uwolnienie, zakutym w kajdany wolność, bym obwoływał rok łaskawości Jahwe, dzień obrachunku dla naszego Boga, abym pocieszał wszystkich, co się smucą, abym przyniósł radość płaczącym Sionu, bym udzielił im ozdoby zamiast prochu, olejku radości zamiast żałobnego całunu, radosnej pieści zamiast przygnębienia, nazwą ich drzewami sprawiedliwości, szczepem Jahwe dla Jego chwały. Tak więc każdy, kto został napełniony Duchem Świętym, duchem zrozumienia głębokich rzeczy Bożych, duchem mocy, miłości i zdrowego rozsądku, czy tam trzeźwego myślenia, jak mówi 2 Tymoteusza, rozdział 1, werset 7, a jak mówi Joela, rozdział 2, wersety 28 i 29, ostatecznie nie tylko sługi i służebnice, czyli Kościół i Wielka Kompania, ale także inne klasy, a na samym końcu nawet i wszelkie ciało otrzymają tego ducha. A dzięki temu otrzymają upoważnienie, ordynację do głoszenia i do nauczania drugich odpowiednio do swoich zdolności i możliwości i sposobności. I było nieco podobnie także z zakonem, gdzie każdy Izraelita, nie tylko kapłani czy lewici, każdy Izraelita był upoważniony, więcej, zobowiązany był do strofowania tych, którzy naruszaliby zakon. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, werset 17 mówi tak. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, werset 17. Nie będziesz chował w sercu swym nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Jeżeli ktoś przestępował przykazania zakonu, każdy Izraelita był upoważniony, żeby mu głosić, jaka jest prawda i co jest zgodne z Bożym prawem. I podobnie tutaj cały lud Boży jest do tego upoważniony, niezależnie od tego, czy ma jakieś stanowisko, czy nie ma żadnego. No dobrze, ale czy tylko wierzący, czy poświęceni, usprawiedliwieni z wiary mogą być Bożymi szaliachami? Niekoniecznie. Może najpierw zobaczmy, że takimi szaliachami, Bożymi wysłańcami, posłanymi do wykonywania Jego woli byli także nie Izraelici. Izajasza, rozdział 44, werset 28. Izajasza 44, rozdział, werset 28. O Cyrusie mówię, odnosząc się do czasów o jakieś 200 lat w przód, w przyszłości. On jest moim pasterzem. On wypełni wszystkie me zamiary. Powie o Jerozolimie, ma być odbudowana i o świątyni zostanie wzniesiona. Rozdział 45, proroka Izajasza, wersety 1 do 6. Tak mówi Pan do swego pomazańca. Na marginesie, w języku hebrajskim jest tu słowo Mesjasz, Masijach. Prawda? Mesjasz. Jedyne miejsce, gdzie w ogóle jest użyte takie słowo do kogoś w ogóle spoza narodu. Żydzi się strasznie dziwią. O, Cyrus jest powiedziany Mesjasz? Także wiemy, z punktu antytypicznego wiemy, że Cyrus przedstawia Pana Jezusa. Ale oni się strasznie dziwią. O co tu może chodzić? Tak mówi Pan do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za prawą rękę, aby mu podać narody, odpiąć pasy od bioder królów, aby przed nim pootwierać wrota, a bramy pozostać niezamknięte. Ja pójdę przed Tobą, usunę przed Tobą wyboje, wyłamię spiżałe wrota, rozbiję żelazne zawory i dam Ci skarby ukryte w ciemności i kosztowności z najgłębszych kryjówek, abyś poznał, że ja jestem Pan, ten, który wzywa Cię po imieniu, Bóg Izraela. Ze względu na mego sługę Jakuba, na Izraela, mojego wybrańca, wezwałem Cię po imieniu i nadałem Ci zaszczytny tytuł, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, z wyjątkiem mnie nie ma Boga. Przypinam Ci pas, chociaż mnie nie znałeś, aby poznali na wschodzie i na zachodzie, że oprócz mnie nie ma nikogo. Ja jestem Pan i nie ma innego. I Księga Ezdrasza, rozdział 1, werset 1 do 3. Ezdrasza 1, 1 do 3.
w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby się spełniło słowo Pana, wypowiedziane ustami Jeremiasza. Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Perski. Pan, Bóg niebios, dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyrusza do Jerozolimy leżącej w Judzie i niech buduje tam świątynię Panu, Bogu Izraela. On bowiem, ten w Jerozolimie, jest prawdziwym Bogiem. Następnie przeczytajmy o innych osobach. Druga Królewska, rozdział 5, werset 1. Druga Królewska, 5 rozdział, werset 1. Naaman, wódz wojska króla asyryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Jahwe spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten wojownik, ten człowiek dzielny wojownik był trędowaty. Naaman został użyty przez Boga. Wyraźnie, wprost napisane w Biblii. Do tego, żeby uratować jakiś inny, obcy naród, a nie Izrael. Bo Bóg miał tam pewne swoje plany. Zresztą Syryjczycy byli przecież wtedy wrogami Izraela. Werset 7 tego samego rozdziału mówi tak. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto, czyli ten król Aramu, Syrii, posyła do mnie, żeby usunął z człowieka trąd. Doprawdy, zastanówcie się i sami powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną. Czemu więc Bóg wybrał sobie człowieka z narodu wrogiego Izraelowi i jeszcze przez niego ocalił wrogów Izraela, którzy za chwilę chcieli z nim wojnę prowadzić? Ano dlatego, drodzy braterstwo, że Bóg nie ogranicza swoich zamiarów tylko i wyłącznie do Izraela. Bóg ma i realizuje swój plan, który jest znacznie szerszy. I dla pomyślnego zrealizowania tego planu potrzebuje rozmaitych sług. Przy czym niekiedy są to dobrowolni słudzy, a czasami są to słudzy mimowolni, do których musiał stosownie ukierunkowywać, żeby była wykonana jego wola. Spójrzmy na przykład w tej kwestii do proroctwa Daniela, rozdziału 10. Najpierw werset 1. Daniela, 10 rozdział, 1 werset. W trzecim roku panowania Cyrusa, króla perskiego, Danielowi, któremu nadano imię Belteszasar, zostało objawione słowo. No i tak dalej, i tak dalej. Daniel nie rozumiał tego słowa, modlił się i pragnął zrozumieć to widzenie, po czym po pewnym czasie przyszedł do niego anioł i powiedział mu to, co czytamy m.in. w wersetach 12-13. Nie bój się, Danielu, ciągnął, gdyż od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przychodzę z powodu twoich sług. Jednak książę Królestwa Perskiego przeciwstawiał mi się przez 21 dni. Wówczas Michał, jeden z pierwszych książąt, przyszedł, żeby mi pomóc, bo byłem osamotniony tam przy królach Persji. Czyli książę Królestwa Perskiego miał wykonać wolą Bożą. Bożą wolę miał wykonać, niezależnie dlatego, że wcale niekoniecznie chciał ją wykonać. Musiał zostać przekonany w różny tam sposób. Kolejna sprawa. Przecież boskie cele niekoniecznie się ograniczają do błogosławienia różnym osobom i narodom. Prawda? Co niekoniecznie Bóg tylko błogosławi. Bóg na przykład wielokrotnie zapowiadał, że będzie karał różne narody. No i jak to miał wykonać bez używania różnych sług? Na przykład takim pogańskim szariachem Jahwe do wykonania pewnych rzeczy był Nabuchodonozor. Ezechiela, rozdział 26, werset 7. Ezechiela 26:7. Albowiem tak mówi Pan Jahwe. Oto ja sprowadzę na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu z północy. Króla królów z końmi, z rydwanami, z konicą, zgromadzenie i liczny ród. I w kolejnych wersetach są tam opisane różne niemiłe rzeczy, jakie miał im zrobić z woli Bożej za karę. Ezechiela, rozdział 29, werset 20, ale od 19. Dlatego tak mówi Pan Jahwe. Oto ja daję Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu, kraj Egiptu. Zagarnie jego bogactwa, zbierze jego łup, dokona jego grabieży i stanie się zapłatą dla jego wojska. W nagrodę, na którą zasłużył, dałem mu kraj Egiptu, bo dla mnie pracowali. Wyrocznia Pana Jahwe. Także widać,
że oto jakiś poganin miał coś do wykonania jako Boży wysłannik. Rozdział 30, werset 10, tej samej księgi Ezechiela. Tak mówi Pan Jahwe: położę kres przepychowi Egiptu ręką Nebukadnezera, króla Babilonu. Jeremiasza 28, 14. Bo tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: jarzmo żelazne włożę na szyję tych wszystkich narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i będą mu służyły, także i zwierzęta polne poddałem mu. I z takich negatywnych przykładów przypomnę braterstwu jeszcze inny fragment, który na pewno braterstwo znają, przynajmniej wielu z Was o tym słyszało, bo często się o tym wspomina. Jeremiasza, rozdział 16, wersety od 14 do 16. Jeremiasza, 16 rozdział, 14 do 16. Przecież oto idą dni, mówi Pan, że nie rzekł więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej, ale jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którą dałem ich ojcom. Oto ja poślę do wielu rybitwów, mówi Pan, aby ich łowili. Potem poślę do wielu łowców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku i w dziurach skalnych. Jak braterstwo wiedzą, jest tu mowa o zgromadzeniu Izraela do ich ziemi w czasie ich powrotu do łaski. Oraz o tym, że będzie to zrealizowane przez rybitwów, czyli przez rybaków, czyli przez tych, którzy łowią swoje ryby, przez to, że rzucają przynęty i czekają, aż jakaś ryba się złapie. I to jest takie nakłanianiem przekonywać Żydów do powrotu do Izraela, do ich ziemi. No ale później, jak to nie działa dla wszystkich, to Pan wysłał łowców, czyli myśliwych. A myśliwi no, nie są łagodni, nie rzucają przynęt, tylko biorą, strzelają, zabijają, polują. Przez postrach i grozę mieli przyprowadzić na miejsce. I jak wiemy, to się wypełniło. Działania wielu z tych łowców, Hitlera i innych takich, doprowadziło, że oni powrócili do Izraela. Czy Bogu się podobało, że łowcy posługiwali się takimi okropnymi metodami? No, absolutnie nie. Czy Bogu podobało się, że jego lud, Izraelici, byli w tym procesie zabijani? No, absolutnie nie. Jak mówi Ezechiela, rozdział 33, werset 11. Otóż powiedz im: na moje życie, oświadcza Wszechmocny Pan, śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym, by bezbożny odwrócił się od swego postępowania i żył. Zawróćcie więc, zawróćcie ze swych niegodziwych dróg. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Ale czy ci łowcy zrealizowali ten cel, zgromadzenie Izraela w ziemi, którą im Bóg dał? Zrealizowali. Czy Izrael słusznie został ukarany? Słusznie. Jak mówią zaraz następne wersety, 17 i 18. Albowiem oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi, nie mogą się skryć przede mną i nie może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami. Odpłacę im przede wszystkim w dwójnasób za nieprawość i ich grzech, za to, że zbezcześcili moją ziemię trupami swoich bałwanów i napełnili swoimi obrzydliwościami moje dziedzictwa. No i wreszcie, co ciekawe, takimi bożymi wysłannikami mogą być nawet zwierzęta. Przeczytajmy o tym na przykład Jozuego, Księgę Jozuego, rozdział 24, werset 12. Jozuego 24, 12. Wysłałem przed wami szerszenie i to one wypędziły przed wami obu królów amoryckich, a nie wasz miecz ani łuk. Oczywiście sobie nie myśleli, drodzy Izraelici, że ja sobie będę was nie poradzę. Ja na przykład mogę szerszenie użyć, że wykurzą ich z miejsca. Nie będziecie mieli problemu. Joela, rozdział 2, werset 25. Joela 2,25. Przywrócę wam lata, które zjadły skoczek, gąsienica, chrząszcz i strzygacz. Moje wielkie wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Jak widać, niekoniecznie to, z czym Bóg posyła swoich różnych sług, to muszą być miłe rzeczy. Czasami jego wysłannicy mają do wypełnienia niemiłe zadania. Czasami mają strofować, jak niektórzy prorocy, a czasami mają karać. W tym też czasami odbierać życie. Druga Mojżeszowa, rozdział 12, wersety 12 oraz 29 i 30. Druga Mojżeszowa, 12 oraz 29-30. W tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd
nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Jahwe. 29. O północy Jahwe pozabijał wszystko pierworodne Egiptu. Od pierworodnego syna Faraona siedzącego na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu. A także wszelkie pierworodne z bydła. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzani i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym by nie było umarłego. Oczywiście nie był to osobiście Jahwe, lecz za pośrednictwem swojego szaliacha, prawda? Swojego anioła, którego wysłał. Hebrajczyków, czyli Żydów, 11 rozdział, werset 28. Żydów 11, 28. Dzięki wierze Mojżesz ustanowił święto Paschy i krwią baranka kazał pokropić drzwi, aby anioł śmierci nie mógł zgładzić pierworodnych. A w oryginale nie ma tutaj słowa anioł śmierci, tylko oltotreuo, czyli niszczyciel. No ale to jest logiczne założenie, że nie był to też osobiście sam Bóg, tylko przez swojego anioła, który był jego szaliachem, dlatego mówi, że sam przeszedłem i pozabijałem. Także jak mówię, jak się czyta już, wiedząc to, że jest takie coś jak szalia, to w całej masie fragmentu Biblii widać to przedstawicielstwo. Podobnie też 1 Koryntian, rozdział 10, werset 10. 1 Koryntian 10, 10. I nie szemrajcie, jak uczynili to niektórzy z nich na puszczy i poginęli rażeni przez anioła śmierci. Ponownie to samo słowo, oltotreos, niszczyciela. Swoją drogą Biblia Poznańska bardzo ciekawie oddaje ten werset w kontekście naszego wykładu. Mówi tak. Nie szemrajcie, jak uczynili to niektórzy z nich i zostali wytraceni przez wysłannika Bożego wykonującego jego wyroki. Także tłumacze też widzą, wiedzą, przynajmniej co po niektórzy, że to właśnie o to chodzi. No i na koniec tej części myśli Izajasza, rozdział 37, werset 36, a od 33. Izajasza 37, rozdział 36, werset od 33. Dlatego to mówi Jahwe, król asyryjski. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie zbliży się doń starczo, ani nie usypie przeciw niemu wału. Drogą, którą nadszedł, tą samą powróci, a do tego miasta nie wejdzie, wyrocznia Jahwe. Osłonię to miasto, aby je ocalić przez wzgląd na mnie i na mojego sługę Dawida. Wtedy wyszedł anioł Jahwe i zabił w obozie asyryjskim 175 tysięcy ludzi. Niektórzy mówią, Bóg tylko błogosławi, jest taki minusi, prawda? Zabił 175 tysięcy jednej nocy. Kiedy zaś rano była pora wstawania, okazało się, że wszyscy oni byli martwi. Oraz przypomnę także, że Izraelici też otrzymali boskie polecenie bezwzględnego wytępienia niektórych narodów, narodów chananejskich. 5 Mojżeszowa, rozdział 17, werset 16. Wytępisz wszystkie narody, które Pan Twój Bóg daje Tobie. Nie będziesz miał dla nich litości i nie będziesz służył ich Bogom, gdyż to stałoby się dla Ciebie pułapką. No i oczywiście bywa to wykorzystywane przeciwko Bogu. No bo jak to? Bóg miał być niby miłością, a tu proszę, każe zabijać bez litości. No jaki to Bóg, nie? Jak tak mógł? Nie będę się wgłębiał za bardzo w obronę Boga przed takimi zarzutami, bo ją braterstwo znacie. Więc powiem tylko jednym zdaniem. Z jednej strony były to bardzo zdeprawowane, zdemoralizowane narody, które, jak stwierdzili archeologowie, były dodatkowo bardzo nękane rozmaitymi zaraźnymi chorobami, które by mogły doprowadzić do śmierci ich samych, a także okolicznych narodów. I to dlatego zresztą Izraelici mieli nie brać pozych łupów, tylko je spalić. To nie dlatego Bóg powiedział, że macie nie brać stamtąd nic, że chciał zabronić swojemu ludowi, tylko dlatego, że wtedy nie bardzo znano zasad kwarantanny, zasad higieny. Jak było chore wszystko w domu, to te zarazki, bakterie były na wszystkim, co oni mieli. Pan Bóg mówi, nie, tego nie bierzcie, bo to jest siedlisko chorób. Po prostu chcę, żeby wszyscy byli ochronieni przed tymi chorobami. Z drugiej, jeszcze jedno, tam mogli brać tylko złoto i srebro, zdaje się. A co jest takiego ciekawego w złocie i srebrze? Są bakteriobójcze, nie? No więc je można było wziąć. Nie ma problemu. Co można, to można. Z drugiej ze strony Bóg zamierzył, że nawet te zdemoralizowane i zdeprawowane narody zmartwychwstaną i że w tysiącleciu będą miały pełną szansę na zbawienie i życie wieczne. A ponieważ każda długość życia, czy ono jest krótkie, czy długie, niezależnie jakie, jest niezasłużoną łaską, to ów okres czasu doświadczania zła podczas obecnego ich życia został po prostu skrócony. Nie musieli się bardziej degenerować, po prostu
on i tak miał wyrok śmierci na sobie. To czy było to wcześniej, czy później, to przynajmniej nie stawał się jeszcze gorszy. A w tysiącleciu będzie miał pełną szansę powrotu do doskonałości. Nawet będzie miał lepiej, bo się nie był taki bardzo zdeprawowany. Myślę też, że w tym kontekście warto powiedzieć jeszcze, ja już to mówiłem, ale podoba mi się to sformułowanie. Bóg nie jest kizimizi. Taki po prostu. Nie jest taki, jak się wydaje wielu ludziom, że on tylko głaska, chce dobrze, ale nie jest w stanie się przebić przez to zło, jakie ludzie robią. Że szatan mu tak przeszkadza, że no ten biedny Pan Bóg no nie może z tej poradzić z usunięciem zła. Nie. Bożą wolą jest ostatecznie zniszczenie szatana, jego popleczników i jego królestwa. Jeżeli się powstrzymuje, to tylko dla dobrego celu. Bóg zamierzył dzień pomsty, niszczenie obecnego porządku rzeczy i zamierzył także wieczne zniszczenie świadomych i dobrowolnych grzeszników, wtórą śmierć. Wspomnę tylko o objawieniu, rozdziale 19, wersycie 21, które mówi o pewnej części celów, jakie Jezus zrealizuje w tysiącleciu. Objawienie, 19 rozdział, werset 21. Ale od 15. A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody. Albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. I tak dalej, i tak dalej. Musi być dokonane zniszczenie obecnego porządku rzeczy i Bóg także i to realizuje za pomocą pewnych narzędzi, które będą chętne i gotowe to wykonać. Wcale niekoniecznie z dobrych pobudek. Tak prawdopodobnie z samolubstwa, ze zwyczajnego samolubstwa. Będzie im się to opłacało. Pójdą i będą to robić, bo będą na przykład chcieli okradać innych, czyli im będzie źle, no to wezmę sobie od kogoś innego. No dobrze, czy to znaczy, że nawet źli ludzie, a nawet i sam szatan są szaliachami Jahwe? Skoro mówiąc w cudzysłowie, dzięki niemu pewne cechy, pewne Boże cele są realizowane? Mówię tutaj szczególnie o wypróbowanych wiernych. W tym na przykład takiego Hioba. W księdze Hioba w pierwszych dwóch rozdziałach jest opisane, jak to szatan rozmawia z Bogiem. Rozdział 1, werset 12 mówi tak. Hioba 1:12. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Czyż nie dostał polecenia od Boga do wypróbowania Hioba i tak kilkukrotnie? Tak się wydaje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym powiedzieć, że jest coś takiego jak wola dozwalająca. Nie czynna, tylko dozwalająca. Spójrzmy, jest taki werset biblijny. 1 Piotra 1:20. Był on, kto? Jezus, baranek niepokalany i bez skazy, jak mówi werset 19, przewidziany wprawdzie już przed stworzeniem świata, ale został objawiony w czasach ostatecznych ze względu na was. Ofiara Jezusa została przewidziana przed stworzeniem świata. Czy to znaczy, że Boży plan polegał na tym, że doprowadzi do powstania szatana, do grzechu Adama i do całej reszty zła, po to, żeby człowiek nauczył się, co to jest zło? No oczywiście, że nie. Bo przecież to czyniłoby Boga potworem. Bóg wcale tego nie chciał. Lecz na to dozwolił. Dozwolił na relatywnie krótki, w stosunku do nieskończonych miliardów lat wieczności później, okres zła, po to, żeby wyniknęło z tego większe dobro dla wszystkich stwarzanych istot, żeby wiedzieli, czym jest zło i jakie są jego skutki. Mimo, że nie chciał, znał, wie, cośmy za ulepienie. Wie, że coś takiego nastąpi i tak dostosował swoje plany, żeby uwzględnić możliwość, że człowiek zgrzeszy. I jeśli zgrzeszy, to tak i tak będzie, będę postępował. Wracając do Hioba. Po pierwsze, Bóg z szatanem wcale nie rozmawiał. Bóg nie ma społeczności z grzesznikami. 2 Koryntian 6 rozdział, wersety 14-15, przeczytam to w przekładzie Sterna żydowskim. Nie wprzęgajcie się w jeden zespół z niewierzącymi, bo jak sprawiedliwość i bezprawie mogą być wspólnikami? Jaka jest wspólnota między światem a ciemnością? Jaka może być zgodność między Mesjaszem a Belialem? Co wierzący ma wspólnego z niewierzącymi? To, co było w księdze Hioba, to był tylko opis skutków działania jednego i drugiego ubrane w literacką formę, a nie zapis rzeczywistej rozmowy. Jak to się mówią, czyny mówią głośniej niż słowa. Szatan chciał zniszczyć Hioba, ale Bóg przeciwdziałał i stawiał zapory. Dotąd się posuniesz, a nie dalej. A to, że przy okazji Bóg osiągnął swój cel, to wcale nie było celem szatana, ani jego posłannictwem. Było to wbrew wysiłkom szatana. I tak samo w innych przypadkach. Bóg dozwala na pewne rzeczy,
Nie dlatego, że chce, żeby one się stały, ale dlatego, że rozumie, że długoterminowo będzie to korzystne. Czyli szatan żadnym szariakiem Boga nie jest. Oraz, że rany i krzywdy, jakie wyniknęły przy okazji, zostaną należycie zrekompensowane. I na tym skończyłem pierwszą część. Bardzo dziękuję.